serii trzech zwycięskich spotkań pnący się w górę piłkarze Ruchu Radzianków zagrali o fotel wicelidera z drugą w stawce Unią Dąbrowa Górnicza. Cidry, które wiosną przegrały tylko jeden z 9 meczów, miały apetyt na potwierdzenie wysokiej formy i wyprzedzenie swoich gości w tabeli. Radziankowianie do hitu kolejki przystępowali bez Szymona Cicheckiego, który tydzień wcześniej podczas zwycięskiego meczu z Unią w Kosztowach doznał urazu kolana, prawdopodobnie eliminującego go z gry do końca sezonu. 24-letniego skrzydłowego na boisku zastąpił jego rówieśnik Andrzej Piecuch. Przyjezdni szybko pokazali, że zamierzają wysoko powiesić gospodarzom poprzeczkę i to do nich należał początek tego spotkania. Zaczęli od uderzeń z dystansu, ale Radosław Syguła kopnął zbyt słabo, by zaskoczyć Rafała Strzelczyka, a Józef Misztal minimalnie przestrzelił. 10. minuta, ładnie z lewej strony boiska poradził sobie Jakub Lipiec, podał do Igora Krzykowskiego. Krzykowski przekazał piłkę Łukaszowi Niemcowi, Niemiec uderzył prawą nogą, ale spokojnie złapał futbolówkę Rafał Strzelczyk. Raptem kilkadziesiąt sekund później byliśmy świadkami kolejnego natarcia przyjezdnych. Józef Misztal miał piłkę z prawej strony boiska, wyłożył ją do grającego z 15 Krzysztofa Bąka. Po jego uderzeniu Rafał Strzelczyk końcami palców wybija piłkę nad poprzeczkę. Ekipa trenera Dariusza Klaczy dobrze weszła w ten mecz, ale nie potrafiła udokumentować udanego początku trafieniem do bramki Ruchu. Dobrą okazję miał Józef Misztal, ale skiksował w decydującym momencie. A potem do głosu zaczęli wreszcie dochodzić radziankowianie. W 18 minucie wpadł w pole karne Michał Szromek. Nie zdołał jednak wygrać pojedynku z broniącym dostępu do bramki Unii Dąbrowa Górnicza Aleksandrem Weberem. 22 minuta. Kamil Banaś daleko wrzuca piłkę z autu prosto pod nogi Aminę Boudighi. Tunezyjczyk utrzymał się przy futbolówce. Dośrodkował na głowę Roberta Wojsyka, któremu nie udaje się jednak skierować piłki do bramki, ale Wojsek od pewnego czasu udowadniał, że jest w formie. Strzelił 3 gole w 3 kolejnych ligowych spotkaniach, a w 23 minucie dołożył do tego kolejne trafienie. Tym razem po dośrodkowaniu Kamila Banasia głową skierował piłkę do bramki Unii i Ruch Radzionków prowadził z wiceliderem 1-0. 6. ligowe trafienie snajpera Cidrów, który goni w tej klasyfikacji Michała Szromka, mającego póki co na koncie 10 trafień. Ten gol ustalił wynik do przerwy. Po zmianie stron goście wzięli się za odrabianie strat. Już w 48 minucie po rzucie rożnym bliski trafienia do siatki był Sebastian Kozielski. Ale i Ruch nie chciał zadowalać się tylko jednobramkową przewagą. Akcja z 49 minuty. Aminę Boudigha podprowadził piłkę w okolice linii pola karnego, a później kąśliwie uderzył zza 16, sprawiając tym sporo problemów Aleksandrowi Weberowi. Cidry miały jeszcze rzut rożny, po którym dwukrotnie blokowany był Michał Szromek. Najpierw próbował strzelać głową, po chwili poprawiał nogą. Za każdym jednak razem piłka grzęzła w nogach piłkarzy z Dąbrowy Górniczej. Ci jednak nie potrafili pozbyć się zagrożenia spod własnej szesnastki. Dośrodkowanie w pole karne, znowu Szromek, tym razem główkuje niecelnie. A to już 60. minuta meczu. Zbyt krótko wybijają piłkę ze swojego pola karnego radziankowianie. Powalczył o piłkę Jakub Cichy. Później futbolówka trafiła pod nogi Radosława Syguły. Ten oddał piłkę Radosławowi Jędrzejczykowi, który dośrodkował, a z najbliższej odległości do siatki Rafała Strzelczyka wepchnął ją Łukasz Niemiec. Sprawna akcja Unitów. Daniel Pietrycha nie dogonił Łukasza Niemca. No i mamy remisy 1-1. Ale ekipa trenera Marcina Dziewulskiego chciała szybko wrócić na prowadzenie. 63. minuta. Miłosz Ćwieląg do Szymona Turczyna, ten momentalnie do Roberta Wojsyka, który wykłada piłkę Michałowi Szromkowi. Szromek nie zdołał jednak trafić do bramki, bo na posterunku był dobrze wychodzący z pomiędzy swoich słupków Aleksander Weber. I znowu przy piłce Cidry wybijają piłkę spod własnego pola karnego dąbrowianie, ale tylko na moment. Tomasz Harmata, zaskakujący i groźny był to strzał w wykonaniu defensora Ruchu. W 72. minucie faulowany w okolicach linii pola karnego przeciwnika był rezerwowy w tym meczu Kacper Zalewski. Młodzieżowiec Ruchu wywalczył więc rzut wolny w dobrej, dogodnej dla Cidrów pozycji do strzału. Do piłki podszedł Robert Wojsyk, ale przeniósł futbolówkę nad poprzeczkę. Radziankowianie zdawali się więc być zdecydowanie bliżej drugiego trafienia od swoich przeciwników, ale w 75. minucie zaatakowała ekipa w białych koszulkach. Sprawna akcja prawym skrzydłem. Pograli sobie Jędrzejczyk z Misztalem, ale ten drugi lewą nogą kopnął tuż obok spojenia słupka z poprzeczką bramki Ruchu. I jeszcze raz w ataku Unici. Tym razem futbolówka trafia pod nogi Radosława Syguły. Syguła strzela, ale i on w światło bramki nie trafia. W 83. minucie po raz ostatni w tym meczu groźnie zaatakowali radziankowianie. Piłka wylądowała pod nogami Bartłomieja
Andrzeja Gwiaździńskiego. Ten nie dał jej sobie odebrać, podał do Patryka Wnuka. Rezerwowy Cidrów huknął obok słupka. W hicie 28. kolejki spotkań Ruch Radzionków dzieli się punktami z Unią Dąbrowa Górnicza. Fani, którzy po raz pierwszy w tym roku mogli obejrzeć mecz Ruchu z trybun, mogli być zadowoleni z poziomu spotkania. Unia Dąbrowa Górnicza wciąż wiceliderem tabeli. Cidry spadają na pozycję numer 5, choć do swojego rywala wciąż tracą tylko jedno oczko. Myślę, że dobre widowisko obu stronie. Rywal bardzo mocny, operujący dobrze piłką, piłką na podłożu, czyli to, co my też chcemy robić. Niedosyt pewien czujemy na pewno, bo myślę, że mogliśmy tą bramkę strzelić, ewentualnie ustrzec się straconej bramki. Z drugiej strony rywal był się na tyle mocny, że miał też swoje sytuacje, także myślę, że zdrowy rozsądek musi podpowiedzieć, że sprawiedliwy remis. Zazwyczaj tak mamy, że te 15-20 minut jest takie w formie adaptacji do podłoża, do tego, co rywal gra. Rywal zaczął z kopyta i chciał w pierwszych minutach osiągnąć posiadanie piłki na pewno, a najlepiej strzelić bramkę. Przetrwaliśmy pierwsze minuty pierwszej połowy i zaczęliśmy przechodzić do głosu i widoczne też było to, że coraz pewniej się czujemy z piłką przy nodze, zaczęliśmy oddawać strzały, wiedzę siedziała pod bramką rywala. Strzelamy z tego wszystkiego bramkę i zaczynamy drugą połowę. W drugiej momentami rywal przeważał, miał swoje okazje, inicjatywę, operował nieźle piłką. To też przetrwaliśmy i dochodziliśmy my do głosu, także w skali całego meczu i my mieliśmy swoje okazje i momenty dobrej gry i rywal, także na pewno dla kibiców mecz dobry, dla nas, dla trenerów, dla analizy świetny. I patrząc na całokształt naszej pracy, to myślę, że jest zrobiony kolejny krok do przodu, bo był to dla nas duży test z mocną drużyną. Czujemy pewien niedosyt, także myślę, że musimy odebrać to na plus. Nie chcemy w szatni, żeby to był nasz sufit i próbujemy kroku do przodu, dlatego dzisiaj był test tego kroku w formie 3 punktów i w postaci wicelidera, co na pewno nas interesuje i otoczenie Radziąkowa, także bardzo, bardzo chcieliśmy, założenie było 3 punkty, robiliśmy wszystko do końca, żeby ten mecz wygrać. Wracamy z pewnym niedosytem, także myślę, że w skali całości krok do przodu zrobiony.